Ostatnio wrzuciłem zdjęcia z tego, co robię na grupę. Małe domki 35 metrów kwadratowych, czy coś takiego. I znalazły się tam takie osoby, które nie kojarzą tej technologii. Była to dla nich nowość. Więc w minutę tutaj Wam przedstawię mniej więcej najważniejsze informacje o firmie Izodom i produktach. A więc tak, Izodom istnieje już od 30 lat, nieprzerwanie. Dostarczają kształtki izolacyjne właśnie, czyli metoda szalunku traconego. To jest film z 91 roku z ich kanału i bardzo fajnie się go ogląda, bo jest fajnym językiem powiedziane wszystkie najważniejsze informacje. Kształtki izolacyjne mają różne grubości, a więc i różne współczynniki ciepła. Można budować z nich domy energooszczędne, pasywne. I co jest najciekawsze, jak dla mnie, że to już te kształtki były już zaprojektowane i powstały w 91 roku, czyli 30 lat temu. A dopiero teraz jest na nie boom. Siedziba firmy, jak i produkcja oraz magazyny znajdują się prawie w centrum Polski, koło Łodzi, w Zduńskiej Woli. I stamtąd właśnie przyjeżdża do nas materiał. Na taki budynek 35-metrowy wszystkie elementy zmieściły się na pakę 25 metrów sześciennych. Natomiast większe domy są przywożone na pacę 120 metrów sześciennych. Elementy są dość lekkie, więc idzie to i szybko, lekko i sprawnie. No i siemano. Witam Was tutaj w pierwszym odcinku, który będzie relacjonowany z budowy garażu. Garaż mniej więcej będzie wyglądać tak. To jest wersja, to jest strona z południa. To jest ten róg. Duże przeszklenia od południa. Po co te przeszklenia? Po to, żeby na wiosnę wczesną będą traktowane jako przeszklenia, jako małe szklarnie. Jakoś z drugiej strony się szybę walnie, jakieś roślinek się nasieje. Na górze to samo, może wyjdzie, może nie, zobaczymy. Takie są plany. Oto wersja północna, czyli z tamtego rogu. Będzie pod słońce, więc w sumie nie będę tam szedł, ale tak, tu jest brama garażowa. Tu są drzwi, na górze okno z jednej i z drugiej strony. I tak ma to wyglądać. Mniej więcej, przynajmniej na dzień dzisiejszy. A co wyjdzie, zobaczymy. No jak to na każdej budowie, musi być jakiś stół do zbrojenia. Nawet można go zrobić z trzech palet, ważne tylko, żeby zrobić w nim poprzeczki, a najlepiej zakotwić do czegoś stabilnego. Jeszcze muszę się cofnąć w czasie. To są wylane fundamenty z takich pustaków, czyli też szalunek tracony, tutaj zbrojenie pionowe, poziome. W rogach są wypuszczone też tam właśnie takie oczka sobie wypuściłem, żeby nie kaleczyły plandeki. One mniej więcej mają gdzieś po 40-50 cm i są w bok wyrzucone, czyli mniej więcej coś takiego. No i chodziło właśnie o to, żeby dopiąć do tego pręt, bo jak pręty wystają, to nie dość, że sobie krzywdę ktoś może zrobić, jakiś dzieciak, czy chociażby dorosły, to jeszcze właśnie kaleczą folię, ktoś się potknie. Same problemy. A tak te oczka, wydaje mi się, że będą też spełniać swoją rolę. Może nie aż tak, jakby to był pręt wtopiony w tą warstwę. Najbardziej właśnie schodzi ze zbrojeniem, z przyłączami, w płycie. To jest najbardziej pracochłonne. Te układanie klocków to praktycznie jakby nie trzeba było zbroić ani nic. To by w jeden dzień to ułożył, tak naprawdę. Sam. Tu mamy męski, tu żeński, czyli będą pasować 80. Przy tym to nawet się człowiek nie zmęczy. Mam przecinarkę tam gdzieś jest na transformator. Ale nie wiem, czy ją będę uruchamiać, bo w sumie po co. One jak są, jak mają 45 grubości, czyli ten oto, co jest z domu, widać go, widzę. No to jest faktycznie, człowiek się namacha na tej grubszej warstwie i sprawia to jako taką trudność, ale tu przy tych prawie wcale. No jak widzicie na załączonym obrazku, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, nie jest nawet jakaś to ciężka praca, wystarczy elementy podocinać i dobić. Akurat tutaj w tym przypadku
jest na tyle mały opór, jeżeli chodzi o dobicie elementu do elementu, że da się to zrobić ręką. Przy tych grubszych trzeba już użyć młotka przez deskę, żeby to ładnie weszło. To, co tutaj widzicie, to są drzwi wejściowe od tego budynku. Ścianki są właśnie połączone, żeby w trakcie betonowania nie straciły wymiaru. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, niech wiedzą, że na kanale są w pozostałych filmach jest cała budowa mojego domu w tej technologii. Są też tam koszty, koszty ogrzewania, koszty wybudowania, chociaż są już trochę nieaktualne, ale może dadzą jakiś tam pogląd na temat. Tu jest cały rząd szufladek i zakorkowanych. No bo to jest po prostu glif, tak jakby przyszłych drzwi. I z drugiej strony to samo. Tu. No to jest tylko poprzeczka, nie? Żeby się wymiary nie rozjechały. Tak samo i tu. A jak są jakieś szersze przeszklenia, czy też otwory okienne, czy drzwiowe, no to trzeba to przykombinować z kilku elementów na kilku poziomach. Dobra, 3,5, 4. Takie coś się zrobi. Na płyciek, znaczy przy klockach, które są szersze, mają więcej izolacji i płyta jest tak samo, no na pewno bardziej równa niż pod garażem, bo przy domu to całkiem inny stopień dokładności się robi. To przy płycie dobrze jest właśnie wkładać tutaj sztyce, naciskać i wyciągać. Wtedy cała izolacja, przykładowo te 25 czy 15, przykleja się do płyty i wtedy mamy bardzo mocne trzymanie. Powierzchnia jest tak duża, że no co, no beton spadający nie jest w stanie tego rozwalić. Przykładowo właśnie w ten sposób to wygląda. Wkładamy sztyce praktycznie na maksa i psikamy wychodząc. I wtedy ta piana nawet się na boki rozszerza, rozpręża i mamy też izolację. Dobra, ten klocek ma już w 16 roku chyba kupowałem materiał, więc ten klocek ma już ile? 5-6 lat. No to i tak się nieźle trzyma. To jest całkiem inny materiał niż taki styropian ze składu budowlanego. Na Facebooku jest grupa związana z tą technologią, także zapraszam zainteresowanych. Mierzyłem przekątne i jest 6 cm różnicy. Widać to nawet też po płycie, bo tam wystaje około 4 cm. O, tutaj 5, niewiele mniej. Nie, 4? Nie, tam wystaje 3 chyba. 3 albo 2,5. Tutaj 5. No ale tam jest prawie na równo, więc trzeba te 2,5 cm przesunąć. Lepiej to zrobić sobie tak, żeby nie uszkodzić styropianu. O ile jeszcze druty nie zawadzają gdzieś tam w środku. To ma klinować, że jak się zapada, to od razu się blokuje. Bo już kilka razy ją przesuwałem, ale ona zawsze wraca. Teraz jest 4. Teraz już 3. Idę zmierzyć przekątną. No jeżeli przekątna się zgadza, to można już pokleić pozostałe 3 narożniki. Jeden był taki stały na początku, właśnie po to, żeby się nie przesunął gdzieś przypadkiem. A przyklejając właśnie ściany do podłoża, niwelujemy ryzyko, że beton nam wyrwie te ściany. Tu mam delikatnie do ścięcia od dołu. Około centymetra. Jeżeli jest gdzieś nierówność na płycie czy tam na fundamentach, to jest to czas, żeby to właśnie poprawić, żeby dalsze warstwy były w poziomie, to od dołu można trochę odciąć i dostosować to po prostu do płyty. Elegancko troszkę leci. Tak by było lepiej. Wcześniej było trochę krzywo ta ściana, bo właśnie te ząbki tam stały. Teraz jest na oko już igła, moim zdaniem. Dobra. Teraz tak, mamy tą ścianę. Ona jeszcze tu jest nieprzyklejona. Tu jest przyklejona, ale może się jeszcze wahać. Widać, nie? Trzeba ją złapać właśnie w tym momencie, żeby miała po prostu poziom. Tu akurat jest idealnie. Tutaj można by... O, też jest idealnie.
No, nie wiem, czy było dobrze widać na tamtym filmie, ale tutaj też widać. Tu się mieści palec pod spodem. No i chodzi o to, że właśnie izodom jak się dobije 3-4 kształtki, no dobra, tutaj to on się obniżył troszeczkę, bo jest szparka, ale ogólnie jak się 4 warstwy dobije ze sobą, to one właśnie tworzą jedną całość i się dostosowują do mniej więcej poziomu, jeżeli jest płaszczyzna zachowana, mniej więcej. A jakieś takie ubytki, typu właśnie dołeczek, są po prostu, robi się przerwa i trzeba ją po prostu zapianować. Tyle w temacie. Jest na tyle duża przerwa, około 3 cm, że trzeba to zrobić na 2 razy. Trochę się rozpręży ta pierwsza porcja, a później się dorobi drugą. Ona jest oczywiście po to, żeby po pierwsze beton się nie wylał, po drugie, żeby lekko trzymało. To będzie tak jeszcze podszalowane dyskami, obsypane może piachem. No i trzeba uważać, żeby tej pianki nie wpuścić za dużo tam, gdzie ma być rdzeń, żeby nie było tak, że po prostu nie ma betonu na fundamencie, tylko jest piana, bo to by była też kaszana, więc trzeba też na to uważać. Sprawdzimy właśnie, jak to wygląda w środku. Czy jest pianeczka? No, tutaj widać, kilka wyleciało. Troszkę pianki wyleciało, ale tutaj już widać, że jest minimalnie. Tylko te żółte kropeczki na samym dole. No, trzeba by zrobić szalunki do zalewania. Chcę je zrobić dookoła, bo jest to najchudszy pustak, ma to tylko po 5 cm. Jakby to było 45, bym pewnie bym tego nie robił. I dlatego bym też nie robił, bo tutaj mam folię, a na przykład jak budowałem dom, to miałem beton. Do betonu to ładnie łapało, a tutaj do folii, no to tak na dwoje babka wróżyła. Niemniej jednak tak, piana i tak jest, a szalunki też swoją drogą lepiej, żeby były, bo jak będzie spadać z dużej wysokości beton, to sobie może właśnie porozwalać te ścianki. Dobra, tu się temat sprawdził w jednym łączeniu, więc pokażę mniej więcej, o co tu chodzi. Mam płytę OSB, to jest chyba 15, bo OSB oczywiście nie stanie, chociaż ostatnio słyszałem, że staniało dzisiaj na składzie. Nie wiem o ile, bo nie śledzę tego, ale coś tam już drgnęło. No i tak, teraz taka koncepcja, tu nam trzeba gdzieś, tak, tu jest, tu sobie zrobię to poprzeczką, żeby już nie robić, a tak co metr wystarczy, więc tutaj mamy poprzeczkę, widzę, styropianową poprzeczkę, o taką, tylko że na samym dole, jest pomiędzy tymi, dokładnie w tym rzędzie, czyli tutaj powinno być akurat. Oczywiście najlepiej w tą poprzeczkę sobie popaść, bo jak będzie gdzieś w zabetonowanym miejscu, to albo tego nie wykręcimy, trzeba będzie to obcinać po prostu. A tak spokojnie wykręcimy. Nawet trafiłem. Dobra. Z drugiej strony, szkoda, że mało tych desek, ale gdzieś tam jeszcze jakieś deski są inne. Znaczy szkoda, że mało płyt. Ale deski. Deski jeszcze gdzieś tam są. A jak zabraknie, to jeszcze będę jakoś kombinować. No i tutaj też taka kwestia. Wydaje mi się, że jeszcze lepiej można to zrobić, żeby nie było pustki powietrznej, w którą by się pchał beton, jakby nawet pianka puściła. To trzeba dać trochę piasków. No i dobra, teraz gdzie to jest? Tutaj. Więc trzeba sobie czymś przytrzasnąć w miejscu tej poprzeczki i skręcić. Złapało już bardzo, za bardzo. Dobra. Nie jest źle, wszędzie przylega. Tu też poprzeczka przyjdzie później. I jeszcze jedno, co zrobimy. Poza tym jeszcze narożniki trzeba uzbroić i gdzieś na środku. U mnie to jest... Nie jest ta przestrzeń duża.
więc też nie ma co się martwić. Obsypywałem jeszcze dodatkowo piachem, żeby nie było przestrzeni powietrznej. To jest jakiś właśnie szalunek z budowy, przechwycony z tej roboty. No i co, z beton chciałem dzisiaj zamówić, ale okazuje się, że jeszcze jest ruch. Ruch w interesie na beton i dzisiaj piątek, a dopiero będzie w poniedziałek rano. Miał być na wtorek, ale ktoś tam, a że to 4 metry, bo na 4 metry tylko zamówię, to po prostu mi dowiezie w poniedziałek na 8. A finalnie to wyglądało właśnie tak. No, jedna deska z drugą. Tu jest wbite, tu jest wbite, tu jest wbite i przykręcone. Tylko przytrzyma, coś tam przytrzyma. No, tak garaż wygląda na dzień dzisiejszy. Jeszcze muszę łatki trochę podcinać. I co tam jeszcze? Mam materiału bardzo dużo filmowego, tylko trzeba go dobrze poskręcać. I właśnie kwestia, co chcecie widzieć. Jak macie jakieś pytania, to śmiało pisać w komentarzach i będziemy to roztrząsać na wizji. A w następnym odcinku będzie betonowanie tego pierwszego etapu, który został wybudowany. Będzie to z kamery na głowie, więc będzie dobrze widać. Co tam jeszcze? No i zadawajcie pytania, które Was interesują właśnie odnośnie betonowania. To postaram się tak przygotować materiał, żeby wszystko było dobrze wyjaśnione. A jeżeli również zamierzasz coś budować w tej technologii, to polecam się przy sprzedaży materiałów. Jestem 2-letnim partnerem firmy Izodom 2000 Polska i już kilkanaście domów pobudowało się za moim pośrednictwem. Jak masz już jakiś upatrzony projekt, to wyślij do bezpłatnej wyceny na wycena@domynowojery.pl i pozostańmy w kontakcie. Na razie, do następnego. A w niedalekiej przyszłości pojawią się także na kanale filmy z tego, jak budują wykonawcy w tej technologii.